witam Was serdecznie w nowym filmie. Łysy z tej strony, Łysy na emigracji. Łysy mieszka w Szkocji z żoną i synem, ale teraz jesteśmy na wypadzie na Cypr, można powiedzieć na wakacjach. Jest dzisiaj 8 listopada, jest 29 stopni w cieniu, także jest konkretnie. Chciałem Wam teraz pokazać dom z basenem, który wynajęliśmy za śmieszne pieniądze. I mamy dla siebie tylko ten basen, prywatny basen, dom, całe podwórko, koty, psy, kury nawet. Taka okolica, jak tutaj widać, na wsi cypryjskiej, niedaleko Larnaki. A teraz Wam pokażę chatę, powiem Wam, ile kosztowało. Zobaczcie, tutaj jest jakby wjazd do tego domu. Tutaj stoi nasz samochód wynajęty, ale o kosztach wynajęcia tego samochodu i gdzie wynajęliśmy, to zrobię osobny film. Jest duży garaż, obok stoi samochód właścicielki, ale teraz jej akurat nie ma. Tutaj jest dom właścicielki, ten, który tutaj widzicie. To jest dom właścicielki, która jest, ale nie czujesz, żeby była. My jesteśmy tutaj już piąty dzień i w ogóle widzieliśmy ją tylko, jak nas przyjmowała, a od tej pory nie widzieliśmy ją, czyli od 5 dni nie widzieliśmy jej. Słuchajcie, tu jest basen do dyspozycji tylko naszej. A tam, gdzie widzicie tego nastolatka, mojego syna, w pomarańczowych shortach, to jest nasz dom. Nasz dom. I tak, basen prywatny do dyspozycji tylko naszej. Zobaczcie, tu są palmy, czyli po prostu klimatycznie. Tutaj jest kot, jeden z 8, bo jest tutaj 8 kotów, one tutaj chodzą non-stop, towarzyszą Ci podczas kąpieli. Towarzyszą Ci podczas każdej czynności, także od razu mówię, że to jest i plus dla niektórych, a dla niektórych będzie minus, no bo wiadomo, jak masz alergię na koty, no to czy tam nie lubisz kotów, no to będzie dla Ciebie minus, a jak nie masz nic do kotów, albo lubisz koty, no to wiadomo, jest fajnie, 8 kotów jest, to chciałem tak właśnie uprzedzić. No i to jest ten domek. Tutaj mamy jakiś ogródek, tu mamy ogródek, tutaj rosną pomarańcze w ogródku. Zobaczcie, właścicielka w ogóle nas powitała pomarańczami. Chyba z 10 albo z 12 tych pomarańczy było na talerzyku, jak przyszliśmy, i 10 jajek, bo ma swoje kury i ma swoje jajka. Także taki bardzo miły gest, pomarańcze i jajka i duża butla wody mineralnej. Zobaczcie, jak obrodziły te pomarańcze. A tutaj z kolei, moi kochani, są granaty. Granaty na Cyprze rosną tak jak w Polsce jabłka, czyli wszędzie są po prostu. No i te granaty też możemy zrywać. No tutaj jakieś różne tam rośliny rosną. O, tutaj następny kot. Ten szary jest najbardziej przyjazny, tak na marginesie. A teraz idziemy, zobaczymy, jak ten dom wygląda. Powiem Wam, jakie koszty. Do naszej dyspozycji, czyli też do Waszej, jeżeli byście chcieli wynająć sobie ten dom z basenem, no to tak jak mówię, macie ten mały dom, na który nakierowuję kamerę, a ten duży dom jest domem właścicielki, ale do naszej dyspozycji jest ten dom, jest ten basen, jest grill, można sobie grilla robić, kiedy się chce, jak się chce, ile się chce. My nie robiliśmy jeszcze, bo jesteśmy na mieście codziennie praktycznie, tam jest piesek. Także pieska też można pogłaskać. Tam jest, nie wiem co tam jest, chyba szambo. No ale to jest mało interesujące. Łysy Wam pokażę teraz dom. Chodźmy do środka. O, tam mój syn w bujasie wypoczywa. Zamiast chodzić do szkoły. Tutaj można sobie posiedzieć, zjeść coś. Wchodzimy teraz do domu. Wejście jest bezpośrednio do domu. To jest taka duża kuchnia. Zobaczcie, jest lodówka z zamrażarką. W lodówce, tak jak mówiłem, były pomarańcze, były jajka. Reszta rzeczy, które tam widzicie, to są nasze. Tutaj duża butla wody, chyba 10-litrowa, nie jestem pewien. Od razu mówię, że kranówa jest tutaj niezdatna do picia. Możecie, że tak powiem, sraczki dostać, jak będziecie pić kranówę. Inna flora bakteryjna, także przegotować wodę albo przefiltrować wodę. No kuchnia jest full wyposażona, no jest lodówka, tak jak pokazywałem, jest pralka, nowa pralka z dostępem do Wi-Fi, nie wiem po co w pralce Wi-Fi, no ale jest, możecie z niej korzystać, jest piekarnik, jest kuchenka gazowa, jest czajnik, tu są różnego rodzaju jakieś przyprawy,
Tutaj macie coś tam, no nie, akurat tutaj niewiele. Tutaj łysy wam pokaże talerze, kubki do wyboru, do koloru. Tutaj macie różnego rodzaju garki, patelnie, łoki. Możecie korzystać. Tutaj macie sztućce, jakieś tam łyżki, jakieś tam, no sami rozumiecie co jest. Co macie jeszcze? Tutaj macie też szklanki, talerze, jest mikrofala. No jest po prostu wszystko, no jest więcej niż potrzebujesz, no tak bym to nazwał. Tutaj jest duży stół z 4 krzesłami. Jest telewizor z telewizją satelitarną. Jest nawet takie krzesełko dla dzieciaka, jak macie dzieciaka. Łysy ma dzieciaka, ale dużego dzieciaka, to nie sadzał go tu. Tu macie jedną sofę, która jest rozkładana. Można na niej normalnie spać, to jest sofa bed, tu jest druga sofa bed, czyli w sumie już 4 osoby w tej kuchni mogą spać. Idziemy teraz dalej. Tutaj macie king size łóżko. W zasadzie tu są 2 pojedyncze łóżka, tylko są tak przesunięte do siebie, czyli kolejne 2 osoby. W sumie 6 osób tu może spać. Tak, to jest chata dla 6 osób i nie płacicie od osoby, tylko płacicie od wynajęcia domu, więc w 6 osób jak się wbijecie i się składacie, to wam jakieś grosze wyjdą. I tutaj są oczywiście szafy, pełno szaf, żebyście pochowali swoje rzeczy, deska do prasowania. Moi drodzy, tu jest taki przedpokój. I tu jest, moi drodzy, sauna. Tak, to jest sauna. W pewni funkcjonalna sauna. Niech ja tutaj rozkminię, gdzie tutaj światło jest, bo zapomniałem. Ale chyba tutaj. Nie tutaj. Też nie tutaj. Słuchajcie, jest sauna, która w tym momencie nie jest używana, bo służy jako magazyn tam dla jakiejś tam pieluchy, papier toaletowy, chusteczki. Ale to jest normalnie funkcjonalna sauna, uwierzcie mi. Sorry, ale nie mogę znaleźć kontaktu. Kurde, no. Ale gapa ze mnie, nie? Może tu, może tu. Dobra, no nieważne, widzieliście saunę, nie? Jest sauna, jest, można ją używać. Moglibyśmy używać, tylko my nie chcemy, bo jest gorąco. Tutaj macie prysznic z deszczownicą. A tutaj macie oczywiście jedną z najważniejszych rzeczy, pomieszczeń w domu. Macie kibelek. Macie kibelek, jest zlew, jest kibelek oczywiście. I od razu mówię o minusie, ale to nie minusie tego domu, tylko minusie przebywania na Cyprze. Papieru toaletowego, nawet po tym jak zrobicie dwójeczkę, nie wolno wrzucać do kibelka. Trzeba wrzucać do kosza na śmieci. I mówię zupełnie poważnie. Wiem, że to może teraz zabawnie brzmieć. Ale na Cyprze mają problem z kanalizacją i wszyscy wrzucają do kosza papier. Taki minus, ale to jest minus bycia na Cyprze. No a jeśli chodzi o wystrój tego domu, no to sami widzicie, jest taki tradycyjny. Tu są jakieś rękodzieło wykonane być może przez właścicielkę. Właścicielka widać, że no, żyje w takim, powiedzmy, no sami widzicie wystrój. To wszystko, może się wydawać, że to wszystko wymaga remontu, ale to wszystko jest dobrej jakości, to wszystko, tu nic nie czeszczy, tu nic nie jest połamane, nic nie jest poczaskane. To wszystko jest po prostu ok, tylko po prostu wygląda jak wygląda. Taki wiejski styl, właścicielka jest Rosjanką, mieszkającą na Cyprze, więc podejrzewam wam, że to jest taki wiejski, rosyjski styl. Tak mi się wydaje przynajmniej, widać, że właścicielka jest bardzo bogobojna. Są różne święte obrazki. Ja tam nic nie mam do religii oczywiście. Osobiście nie jestem religijny, ale nic nie mam do religii. Różne święte obrazki, ikony. No mi to osobiście nie przeszkadza, bo to też jest przecież sztuka, tak? No i co tutaj jeszcze macie? No chyba wam pokazałem wszystko. Teraz wam powiem o kosztach i wynajęcia tego lokum. No słuchajcie, moi drodzy. My wynajęliśmy to na 5 noclegów. Łysy tutaj śpi z żoną i z synem. 5 noclegów i za 5 noclegów zapłaciliśmy dokładnie 250 funtów. To będę od razu mówił, że 250 funtów to jest jakieś 1300, 1400 zł, coś takiego. To słuchajcie, na 5 noclegów 1400 zł to nawet nie jest 300 zł za dobę. To jest jakieś powiedzmy 280-270 zł za dobę, a za te 270 zł macie dla siebie dom wyposażony full, jak widzieliście, garaż i prywatny basen. Macie prywatny basen, co nie jest oczywiste, bo ja na przykład szukając czegoś z prywatnym basenem, to dużo większe kwoty widziałem, czy to na Cyprze, czy to w Hiszpanii, czy we Francji, czy we Włoszech.
Także uważam, że to jest uczciwa cena. Oczywiście ja tutaj nikogo nie reklamuję, ponieważ nie znam właścicielki osobiście, ale mogę polecić ten dom, jeżeli potrzebujecie ciszy, spokoju, bo tutaj do najbliższego miasteczka jest 20 km, więc oczywiście wadą jest to, że bez auta tutaj nie idzie. Nie idzie tutaj zamieszkać bez auta, ponieważ jest ten domek na tak, nie dość, że jest na wsi, to jeszcze jest na takim odludziu, oddalony od innych domost, oddalony od przystanku autobusowego. Do przystanku autobusowego musielibyście na nogach chyba z godzinę czasu iść. Także bez samochodu tutaj ani rusz. Musi być samochód. A wynajęcie samochodu tutaj też jest grosze. Ja Wam w następnym filmie wszystko powiem. Także podsumowując, dom z basenem z pełni wyposażoną kuchnią, możliwość przebywania aż 6 osób, 270-280 zł za nockę. Uważam, że uczciwa cena. Jeszcze w cenie dostajecie jajka i pomarańcze. Także Łysy jest bardzo zadowolony i Wam bardzo polecam to. Jeśli lubicie taką ciszę, spokój. Oczywiście to nie musi być dla rodziny, to może być dla grupy znajomych. Nie wiem, 5-6 osób, grupy znajomych, młodych znajomych, jeżeli powiedzmy nie muszą jakby codziennie imprezować, no bo wiadomo, jak codziennie chcą imprezować, no to muszą gdzieś przebywać blisko jakiegoś kurortu większego, ale jak nie chcą codziennie imprezować, tylko tam od czasu do czasu sobie poimprezować, trochę spędzić czasu w ciszy, spokoju, bo tu jest w nocy tak cicho, jak makiem zasiał, fajnie gwiazdy widać, bo jest tutaj bardzo ciemno, no ja polecam. Dobra, no słuchajcie, no to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam zarekomendowałem. Jeżeli chcecie, to możecie się skontaktować z właścicielką. Ja w opisie filmu podam namiary do właścicielki. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to reklama, ponieważ nie znam osobiście właścicielki, ale bardzo miła osoba, tak na marginesie. Trzymajcie się, hej. Łysy pozdrawia.